Przerobiłam drugi rząd i teraz pokażę Wam, jak połączyć go. Na samym początku mamy połowę muszelki składającą się z trzech słupków, a więc musimy tutaj w tym miejscu jeszcze dorobić trzy słupki, więc robię narzut, wbijam szydełko w miejsce, gdzie były pierwsze trzy słupki i w tym miejscu jeszcze robię trzy. I tak powinno się zakończać każdy rząd, który był rozpoczęty połową muszelki. Mam zrobione już 3 słupki, razem 6. I teraz łączymy, wbijając szydełko w pierwsze 3 oczka łańcuszka, w te górne oczko i tutaj robimy oczko ścisłe. Następny rząd rozpocznę od zmienienia koloru. Tym razem będzie to taki różowiutki. Robię pętelkę. Kolor zmieniamy identycznie tak jak tamtym razem, więc ja to troszkę szybciej zrobię. I białej włóczki nie odetnę, bo będę do niej wracać co drugim rzędzie. I już kolor dołączony. Tak dosyć szybciutko. I teraz następny rząd będzie wyglądał identycznie jak rząd pierwszy, czyli jedno oczko już mamy zrobione, te takie dołączające. Teraz z racji tego, że w sześciosłupkowych muszelkach nie ma środka tak naprawdę, to musimy półsłupki robić pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem każdej muszelki, więc wbijam szydełko, najpierw rozchylam ten trzeci i czwarty słupek w tą dziurkę, wbijam szydełko i tutaj robię pierwszy półsłupek. Następnie kolejna muszelka jest robiona również tak jak pokazywałam wcześniej, tyle że pamiętajcie, składać się ona powinna już z sześciu słupków. 2, 3, 4, 5 i 6. I znów tak jak tłumaczyłam, półsłupek robimy pomiędzy trzecim a czwartym słupkiem następnej muszelki tutaj w dziurce. I tak już wygląda praktycznie wzór całej sukieneczki, tego dołu. Naprzemiennie wykonujemy raz drugi rząd, raz trzeci rząd, a więc jeżeli jeszcze macie trudności z zapamiętaniem, cofnijcie sobie do drugiego rzędu muszelek i powtarzamy ten wzór już nadając długość sukieneczce. Ja przerobię teraz i podam Wam dokładnie dane, ile rzędów i jaką długość w centymetrach ma mój dół sukieneczki. Muszelkowy dół sukieneczki już jest zrobiony. W przypadku mojej sukieneczki są to aż 22 rzędy i wyszło mi około 21-22 cm również, czyli tak około jedna muszelka to 1 cm. Myślę, że więcej nie trzeba zrobić. Bardzo ładnie się ten wzór prezentuje, taka szachownica różnokolorowa wychodzi. Można oczywiście zrobić bez tych białych rzędów, co rząd zmieniać kolor. To już od nas zależy. I teraz po prostu odcinamy po połączeniu ostatniego rzędu. Akurat w moim przypadku to biały. Myślę, że nie ma potrzeby tutaj jeszcze robić wykończenia, ponieważ te muszelki i tak są takim ładnym wykończeniem. Natomiast na sam koniec proszę zrobić jedno oczko łańcuszka i mocno zacisnąć. Odcinamy już, chowamy, żeby się to nie popruło i przechodzimy z powrotem do górnej części naszej sukieneczki. Zobaczcie, ja zrobiłam tutaj taką wypustkę w naszej górnej części i tą wypustkę pokażę Wam zaraz jak zrobić.
tą wypustkę, nawet prawdę mówiąc nie wiem jak to nazwać, wykonujemy z tyłu i z przodu naszej sukieneczki. Od jednej wypustki będziemy wykonywać w dalszej części szelki sukieneczki, a więc nie odcinam sobie tutaj włóczki. Postanowiłam, że to będzie tył i już pokazuję. Najważniejsze, żebyście dobrze wymierzyli, aby ta wypustka była na samym środku. Warto przyłożyć centymetr, odliczyć albo po prostu ilość rzędów policzyć i tak, żeby prawa strona, ta, która została tutaj, i lewa strona miały taką samą szerokość. Ja to sobie obmierzyłam i akurat podam Wam dokładną liczbę, ile moja wypustka ma dokładnie półsłupków. Tak jak widać, lewa strona zaczyna się tutaj. Aha, jeszcze taka informacja, złóżcie Waszą sukieneczkę tak, żeby miejsce łączenia, tutaj mam naszego tułowia, było na boku. I wtedy będzie Wam łatwo policzyć, jak rozłożyć to. To jest na boku No i tak mi się wydaje, to taka podpowiedź. A więc ja rozpoczynam pracę tutaj od tego rzędu. Nie powiem Wam dokładnie od którego, bo możecie mieć różną szerokość tego tułowia. Obliczcie sobie sami. Biorę następną włóczkę białą i pokażę Wam. Robię pętelkę i dołączam w miejscu, w którym powinno być dołączone. Tak to troszkę w tej kwestii Wam tutaj nie pomogę, ale poradzicie sobie na pewno. Dodaję pętelkę, przeciągam przez to miejsce i robię jedno oczko łańcuszka. Zaciskam i tutaj jeszcze będziemy wykonywać dalszą część tej dziurce, gdzie dołączona była biały kolor włóczki. Jedno oczko zrobione. Teraz proszę zrobić znów jedno oczko łańcuszka, czyli razem dwa oczka. Te dwa oczka łańcuszka zastępują pierwszy półsłupek nawijany, czyli coś, co już tutaj wykonywaliśmy. Tym razem będziemy wykonywać w poziomie. Teraz są te półsłupki, rzędy półsłupków nawijanych w pionie. Być może i Wam potworzyły się takie dziurki w co drugim rzędzie. I w miejscu właśnie, gdzie jest ta dziurka, w każdym takim miejscu będą po dwa półsłupki pod tym pierwszym półsłupkiem. A więc robię jeszcze jeden półsłupek nawijany. Następnie w następnym rzędzie wbijam szydełko pod pierwszy półsłupek, one są w poziomie, dlatego nie ma tutaj wyraźnie wyodrębnionych oczek łańcuszka, musimy tak to wbijać. Tutaj wykonuję tylko jeden półsłupek nawijany i tak jak mówiłam, w co drugim rzędzie muszą być dwa półsłupki nawijane, u mnie akurat przypada to na te dziurki. A więc wbijam szydełko i robię, odkręcam sobie troszkę włóczki, i robią dwa półsłupki. I tak naprzemiennie. Raz w jednym rzędzie, ten, który idzie w pionie, wykonujemy jeden półsłupek, następnym dwa półsłupki. I teraz uwaga, moja tutaj ta wypustka, ta patka składa się z 25 półsłupków nawijanych. Na początku były dwa oczka łańcuszka, które zastępowały pierwszy półsłupek nawijany, a więc w każdym rzędzie razem z tymi dwoma oczkami ma być 26 półsłupków nawijanych. Takich prawdziwych półsłupków będzie 25. A więc teraz odliczcie 25 półsłupków nawijanych. Ja już mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, więc jeszcze troszkę mi zostało. I potem przejdziemy do następnego rzędu. 25 półsłupków nawijanych zrobionych.
Razem z tymi oczkami łańcuszka mamy 26. Akurat u mnie wychodzi 13 cm. 13 cm ma ta wypustka z przodu i z tyłu. Ja już jedną mam zrobioną wypustkę przed Wami. Do zrobienia dwie z tej i z tej strony. I teraz jak zabrać się za drugi rząd? Coś bardzo podobnego wykonywaliśmy tutaj w przypadku tych rzędów w tułowiu, a więc odwracamy niejako tak na drugą stronę ten nasz tą naszą sukienkę, tak żeby pętelka była właśnie z prawej strony i wykonujemy tylko cztery rzędy tej wypustki. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj mam. Każdy rząd rozpoczyna się od dwóch oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy półsłupek nawijany. Robimy narzut i szydełko wbijamy w drugie oczko. W drugie oczko, ponieważ te pierwsze już jest niejako przerobione dwoma oczkami łańcuszka zastępującymi pierwszy półsłupek nawijany. A więc my wbijamy w drugie i od drugiego oczka odliczamy wykonanie 25 półsłupków nawijanych. Pilnujcie tego, żeby każdy rząd miał właśnie 25 półsłupków nawijanych. I tak robimy cztery rzędy tych półsłupków. Cztery rzędy półsłupków nawijanych zrobione. I teraz jak skończycie, warto jeszcze zrobić takie jedno zaciskające oczko łańcuszka. Po prostu robimy oczko, zaciskamy i dopiero można odciąć z jednej strony włóczkę. Wyciągamy pętelkę i chowamy oczywiście. I ja z tej strony tutaj przyszyję dwa guziki, które później na sam koniec przyszyję. Natomiast tutaj z tyłu, z tej klapki będą wychodzić szelki naszej sukienki. I jak się robi takie szelki? W sumie zasada jest podobna. Musimy wykonać, tutaj mam pętelkę z prawej strony, również będziemy szelki robić półsłupkami nawijanymi, a więc każdy rząd rozpoczniemy od dwóch oczek łańcuszka, następnie narzut i szydełko wbijamy w kolejne drugie oczko i tutaj pierwszy półsłupek nawijany i już robimy tutaj szerokość naszej szelki. Ja postanowiłam, że szelka będzie się składać z 8 półsłupków nawijanych. Pierwszy mam zrobiony i przerabiam 8, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy. Ma ona około 4 cm i również po drugiej stronie robimy taką samą szerokość szeleczki. Jak robimy następny rząd i następny, już długość tej naszej szeleczki odwracamy na drugą stronę i również dwa oczka łańcuszka i kolejne 8 półsłupków nawijanych. I tak już robimy długość. Ja przerobię te dwie szeleczki. Tutaj oczywiście należy w odpowiednim miejscu dodać włóczkę, tak żeby miała ona taką samą wielkość jak ta szeleczka po prawej. I tyle samo rzędów. Warto sobie to gdzieś napisać. Ja za chwilkę Wam podam dokładnie, ile moje szelki mają i rzędów, i długości w centymetrach. Tak wygląda już zrobiona cała szelka, ale bez obawy, nic Was nie ominęło. Już wytłumaczę, jak zrobić taką szelkę. Moja szelka ma 13 rzędów. Zrobiłam drugą do 11 rzędu. 11 rzędów to jest 9 cm w moim przypadku. Natomiast 12 rząd to jest miejsce tutaj, gdzie zrobimy dziurkę na guzik. 13 rząd to ten zakańczający. Czyli musimy zrobić 11 rzędów i dopiero zabrać się za dziurkę. Chyba że musicie zrobić większą
albo dłuższą, albo krótszą, dostosować rozmiar do własnych potrzeb. 12 rząd, czyli ten rząd z dziurką, rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka zastępujących pierwszy półsłupek nawijany. Następnie robimy narzut i w drugim oczku robimy jeden półsłupek nawijany, tak jak do tej pory. Dalej, proszę zrobić 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Od razu można zrobić narzut. Natomiast tutaj na tym naszym paseczku odliczamy 5 oczek w lewo. Zaraz pierwsze oczko liczymy od następnego za półsłupkiem oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj w to takie śmieszne oczko musimy wbić szydełko w piąte oczko i tutaj robimy półsłupek nawijany. Tak się wykonuje dziurkę na guzik. Pierwszy zrobiony, teraz narzut i ostatni, drugi w tym rzędzie. Czyli zobaczcie, na początku są 2 półsłupki nawijane i na końcu 2 półsłupki nawijane. Ostatni rząd to są same półsłupki, a więc odwracamy na drugą stronę. 2 oczka łańcuszka i po kolei przerabiamy w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Ja to zrobię razem z Wami. Tutaj, gdzie jest łańcuszek składający się z 4 oczek, nie musimy bezpośrednio wbijać półsłupka w każde oczko, tylko można pod ten łańcuszek wbić i zrobić 4 półsłupki nawijane pod tym łańcuszkiem. 3 i 4. Natomiast tutaj już wykonujemy ostatnie 2 półsłupki i zakończamy naszą szelkę. Razem 8 półsłupków nawijanych. Zakończamy jednym oczkiem łańcuszka, mocno zaciskamy i koniec naszej pracy, ale jeszcze musimy pochować niteczki i przyszywamy guziki, które tutaj sobie uszykowaliśmy do tej klapki z przodu. Przyszywamy za pomocą igły dziewiarskiej. Co jeszcze? Taka moja propozycja. Tutaj na miejscu, gdzie jest tułów naszej sukieneczki, można przyszyć jakiś kwiatek. Również pokazywałam różne wersje kwiatków szydełkowych, także możecie poszukać na kanale i znaleźć ładny kwiatek ozdobny do takiej sukieneczki. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wasze sukieneczki wyjdą pięknie. Jeśli już zrobicie, to pochwalcie się na Facebooku swoimi pracami. Będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco informowanym o nowych filmikach. Do usłyszenia!